dzisiaj 25 grudnia, piątek. Pierwszy dzień świąt. My właśnie się dzisiaj wyprowadziliśmy z naszego apartamentu w Bangkoku i jedziemy do nowego miejsca. Jesteśmy właśnie na dworcu autobusowym. To jest Northern Bangkok Terminal. Inaczej zwany też Morchit. Różne nazwy są, transkrypcje. Stąd jeździ bardzo dużo autobusów, stąd byliśmy też najbliżej. Zaraz wam pokażę troszeczkę, jak tutaj wygląda ten dworzec, przejdę się. Tutaj są różne zatoczki dla autobusów, każda ma swój numerek. Tutaj jest poczekalnia. Jeden tutaj z tych autobusów to jest nasz. Przed każdym busem jest taka ekipka ludzi, która sprawdza bilety, pomaga włożyć bagaż do samochodu, do autokaru. Jest ten dworzec naprawdę ogromny, jest tutaj mnóstwo autobusów. A przejdę się jeszcze na główną halę, gdzie się kupuje bilety, pokażę wam, jakbyście kiedyś byli zainteresowani. Mamy jeszcze do odjazdu autobusu 20 minut, więc mam jeszcze chwilę czasu, bo jest za 21, a my mamy autobus o pierwszej. Zobaczcie, tu jest ponad 100 stanowisk z autobusami. O, i teraz właśnie wchodzę do sali, do hali głównej. Tutaj można też sobie coś zjeść, jest food court, food center. O, to jest przyjemnie chłodnie. Jest oczywiście toaleta, tutaj jest płatna, jest tutaj też gdzieś informacja, że jest toaleta bezpłatna na górze. O, i tak wyglądają okienka, w których kupuje się bilety. Trzeba widzieć, w którym okienku, bo każde okienko obsługuje inne destynacje. Czyli na przykład z okienka 36 możemy jechać do Angtong, Tachang, Bangba, Tong, Subhan, Tachang. A na przykład z 35 do Lopburi. I tu są też ceny. Jak chcecie jechać do Lopburi, to polecam pociągiem, bo tutaj bilet autokarowy kosztuje 124, a pociągiem do Lopburi można pojechać za mniej niż chyba 40 batów. Tu jest główna właśnie hala, też poczekalnia. Można sobie zrobić zakupy bez problemu. Tutaj jakieś picie, jedzenie w 7-Eleven. Jest to naprawdę mocno wypasiony ten 7-Eleven. A w tamtą stronę jest wejście, tu jest parking, tam jest droga. I tam właściwie za tą drogą, co widać, chyba widać, tam jest park Chatuchak. Czyli my jesteśmy tak jakby na tyłach parku Chatuchak. Dobra, no to myślę chyba, że tyle z tego dworca. Wracam pod swoje stanowisko i czekamy na autobus. Wczoraj mieliśmy też nagrać, jak spędzamy Wigilię, ale dosłownie nagraliśmy kilka minut materiału, ponieważ... O, autobus. Nagraliśmy dosłownie chwilę materiału, ponieważ wybraliśmy się na jedzenie. Chcieliśmy zjeść sobie fajne, dobre jedzenie. Poszliśmy na coś w rodzaju mukaty, tylko że gotowane. I to jest hotspot. Hotpot. Jesteśmy właśnie w restauracji Hotpot. To jest taki, jesz ile chcesz. Płacimy tutaj 359 batów za wejście od osoby. Na stole mamy taki właśnie pot, hot pot, czyli garnek. Można sobie wybrać różne zupy, już nie pamiętam jakie. My mamy tom yum. I to jednak tam nie podpasowało, nie pasowało nam. To wolimy jednak pieczone jedzenie takie na grillu, jak się robi na różnych talerzykach. Przynosimy sobie różne dania. I gotujemy sobie. Tak jak na przykład tutaj, gotujemy sobie jakieś mięsko. Nie wiem do końca, co to jest za mięsko, jakieś chyba wieprzowe. Tutaj w środku pływają też różne inne rzeczy, czyli gotujemy sobie taki rosołek samodzielnie w tej zupie, którą dostaliśmy. Mamy tutaj też warzywa. Ja sobie przed chwilą jadłem sushi, mam tu rozrobiony sos do sushi z wasabi. Mały wybór był tak naprawdę. Było bardzo dużo gotowych dań, ale one były niezjadliwe, nie wiem na czym. Smażone,
bo tam były takie gotowe smażone dania, było po prostu niezjadliwe. Pierwszy raz coś takiego obrzydliwego zjadłam. I mamy też taki polski, no nazwijmy to polski, bożonarodzeniowy akcent, mamy pierożki. O, Kasia właśnie wcina jednego pierożka. Więc mamy bożonarodzeniowe pierożki. To są pierożki jakieś takie trochę podobne do kapusta z grzybami. Jakieś warzywa są w środku i chyba odrobina mięsa. Więc biorę sobie takiego pierożka w sosie chili. Całkiem dobry. Kasia już tutaj jadła jakieś krewetki, były w tempurze. To jest rachunek. Nie wiem jak Kasia, ale jestem tutaj średnio zadowolony z tego mięsa. Średnio zadowolony z tego miejsca. Jednak wolę mukatę, gdzieś sobie pieczę się na grillu. Wolę grillowane rzeczy niż gotowane. Na mukacie można je gotować. No, a tutaj jest tylko dogotowanie. Teoretycznie nie można tutaj nagrywać, więc chyba nie będę brał kamery, żeby pójść tam w stronę bufetu, skąd się nabiera rzeczy, ale to już mniej więcej widzieliście kiedyś, jak to wygląda. Wygląda tutaj bardzo podobnie. I próbujemy sobie różne dziwne rzeczy, jakie tutaj są dostępne. Niestety są też seafoody, które nam nie podchodzą totalnie. No mi to średnio smakowało i wydaliśmy w sumie kupę kasy, no. Bo 360 batów od osoby, wydaliśmy 720 batów za to i siedzieliśmy tam dosłownie, nie wiem, pół godziny, może... Mogę tylko wtrącić, że były pyszne desery. A, no desery były pyszne. Jadłam trzy. Desery były dobre. I też w sumie szybko skończyliśmy, może byśmy jeszcze chwilę posiedzieli, ale umówiliśmy się, poznaliśmy wczoraj właśnie naszych widzów. Pozdrawiamy Patryka i Monikę. Przyjechali tutaj na długo. Patryk tutaj przeniósł się, dostał kontrakt po prostu w Bangkoku ze swojej firmy. Więc jeszcze raz pozdrawiamy Patryka i Monikę. Bardzo fajni, sympatyczni. Tak więc właśnie wczoraj się z nimi spotkaliśmy, spędziliśmy w sumie dużo czasu, dużo rozmawialiśmy, ponieważ byli też w miejscu, w którym my się wybieramy za miesiąc, cały czas jeszcze nie zdradzamy gdzie, byli oni właśnie miesiąc, byli jakiś rok temu chyba, byli właśnie tam gdzie my wybieramy się za miesiąc, dali nam kilka fajnych wskazówek, trochę nam poopowiadali, więc było fajnie. No i siedzieliśmy wspólnie najpierw na kawie, potem poszliśmy coś zjeść i potem byliśmy jeszcze na piwie w takim fajnym miejscu, ale tam chyba w ogóle już nic nie nagrywałem. Tak, na piwie w miejscu, które jest obok nas, które było obok nas, pierwszy raz tam byliśmy. No. I do domu wróciliśmy o pierwszej, no więc wigilia całkiem udana, całkiem w porządku, sympatycznie było. No i czekamy na autobus i zaraz jedziemy. Jesteśmy w naszym nowym mieszkaniu. Jest tutaj dużo sympatyczniej. Może tu od razu przy wejściu pokażę łazienkę tak na szybko. Łazienka całkiem w porządku. Jest i prysznic, i wanna. I tutaj w całej okazałości nasz pokój, całkiem spory. Najbardziej rzuca się w oczy tutaj na końcu łóżko z baldachimem. Kasia jest w niebo wzięta z tego powodu. Mamy super wygodną sofę, nawet własną prywatną pralkę. Tutaj jest taki czajnik termos, który podtrzymuje ciepłą wodę. Lodówka, mikrofala, tutaj szafy. Mam
w końcu wygodne biurko, będzie mi się naprawdę wygodnie siedziało, bo już mnie kręgosłup bolał od tamtego taboreta w poprzednim mieszkaniu. I tutaj też w sumie jest fajnie, bo tutaj mamy spory balkon, naprawdę spory jest. Tyle, że tu się aż mieści taka mała sofa, stolik i mamy basen. Całkiem spory, a tu akurat jakaś niewiasta pływa. O, jacyś nowi przyszli teraz też się chyba wykąpać. Więc tu mamy teraz taką okolicę. Główna droga jest o tam, więc to nie będzie nam tak bezpośrednio hałasować. Tak tutaj wygląda. No, trochę jest niefajnie, bo nam zaglądają tutaj prosto przez okna do środka. Ale na razie jesteśmy zadowoleni. Bo na razie mamy niezły bajzel, bo się dopiero rozpakowujemy. A chyba jeszcze nie powiedzieliśmy, gdzie jesteśmy. A, no właśnie. Gdzie jesteśmy? Jak myślicie, gdzie jesteśmy? Jesteśmy w mieście grzechu i rozpusty, czyli Pattaya. Powiedz, co pierwsze, co się rzuca w oczy, jak jechaliśmy taksówką. Przejechaliśmy chyba taksówką przez całe miasto i jedyne, co mi się rzuca w oczy, to dużo białych, starszych panów i śmieje się do Mateusza, że to jakieś miasto geriatryków, albo może tutaj jest jakieś te uzdrowiska, jak u nas w Ciechocinku. Ha, ha. No, idziemy zaraz. Już ze 2 godziny temu przyjechaliśmy, ale byliśmy zmęczeni, brudni, wykąpaliśmy się, trochę się rozpakowaliśmy, zaaklimatyzowaliśmy się i idziemy coś zjeść i może na plażę. Jesteśmy już na naszej ulicy. Dosłownie mamy 100 metrów, żeby, nie, 50 metrów, żeby wyjść na główną ulicę. I szukamy czegoś do jedzenia. Już tu widzieliśmy jakąś knajpkę, ale taką za dobrze wyglądającą. Szukamy czegoś ulicznego. Była tutaj dosłownie koło nas, przy wyjściu na ulicę, taka ładnie wyglądająca, klimatyzowana knajpka. Szukamy czegoś prostszego. I teraz idąc w tą stronę, gdzieś z kilometr, chyba około kilometra, będzie morze, więc mamy kilometr do morza. A w końcu znaleźliśmy fajną restauracyjkę. Nie jest tutaj drogo, mały wybór, jest tylko kilka dań. Takich jak tutaj właśnie widać, jest i spaghetti, czyli taki wpływ zeuropeizowany. Ale są właśnie dobre zupy. Są sataje, które ja sobie zamówiłem. To są sataje, czyli takie troszeczkę też indonezyjskie danie. Kasia je chicken rice'a. Jak jest chicken rice? Dobry? A, myślałam, że jak jest. Czy dobry? Dobry. Mamy kolę, do picia sobie wzięliśmy. I to i tak wygląda restauracja za nami. Całkiem w porządku. Więc jak będzie smakować, to będziemy tutaj pewnie częściej wpadać. A sprawdzę, jak smakują sataje. Ja wiem, że tam jest ten sos. Wiesz czym? Tym marynowcem. Tak? Kasia mówi, że jest tamaryndowcem. Jest orzechowy, ale ma tu mieszka tamaryndowca. Bardzo dobry. Jest tutaj dosyć ruchliwa droga. Naprawdę jest tutaj niezły ruch. Jeszcze w tamtą stronę jest trochę morze. Nie zastanawiamy się, czy iść w prawo, bo tu nie da się bezpośrednio przejść. Albo w lewo. W lewo idzie główna droga. A w prawo możliwe, że uda się dojść jakąś taką boczną. Którędy idziemy? Wszystko jedno. Boczną czy główną? Mi to wszystko jedno. Główną? Może być. No to w tą stronę. Tu jest mnóstwo Rosjan, prawie sami Rosjanie. Co chwilę słychać po rosyjsku. To jest tylko język rosyjski. Jak u nas w bloku są tablice informacyjne, jakieś na przykład w windzie czy coś, to jest po tajsku, po rosyjsku i po angielsku. W restauracji też było po rosyjsku. O, zobaczcie, banana pancake i po rosyjsku. Nie pamiętam niestety, jak się czyta po rosyjsku. Ale chyba sobie tutaj bardzo intensywnie przypomnimy język rosyjski. Tak. Jesteśmy już nad morzem, to jest jakaś taka, jak to się nazywa, promenada. Niestety jest już ciemno, za dużo nie widać.
ale jest taka fajna morska bryza, trochę chłodniej. Wow, tam jakiś jacht jest, nie wiem, na GoPro pewnie nie będzie widać tego, ale to nie, jakiś... jakaś taki stateczek, to nie jacht. No taki większy jacht. Tutaj w pobliżu morza, nad całym morzem prawie, są takie po prostu hotelowce ogromne. Tutaj jest wzdłuż tej ulicy, wzdłuż morza, same jakieś takie restauracje niezłe wyglądają, całkiem porządnie. Idziemy sprawdzić temperaturę wody, chcesz? Nie. Nie? Nie. Czemu? Nie. Mogę sprawdzić temperaturę wody w basenie, który mam. Jak ta się nazywa plaża? Pattaya Beach. No to ta główna. Ale to chyba nie jest właśnie, tutaj powinna być Tioman. Nie, Tioman? Tioman chyba. Yomtien, a właśnie. A, no i dobrze, jest właśnie. No to jest ta główna. Nie, to nie jest główna. Yomtien Pattaya Beach. To jest chyba druga plaża, a pierwsza to jest właśnie Pattaya Beach, na której jest Walking Street. Aha. Ale taki jest morski zapach. Takich glonów trochę. Nie wiem, czy na kamerze było słychać, ale Tajowie mówili na zdrowie, dawaj, na zdrowie. Popijali się z jakimś Rosjaninem. Aha. Niestety będą nas mylić wszędzie z Rosjaninem, to jest najgorsze. Znowu ten sam język słychać wszędzie, nawet przed chwilą z megafonów było słychać ten język. Nie no, ogólnie na razie mamy takie wrażenie, miasto jest z jednej strony fajne, bo się tutaj dużo dzieje. Jest i tanio, i drogo, w zależności co kto chce, jaki ma portfel i co chce zjeść w danej chwili. Ale już mam dosyć oglądania tych starych dziadów po prostu. No jest ich cała masa tutaj. I najczęściej... Napalonych, siedzą w tych klub, drink bara z takimi niezbyt atrakcyjnymi tutajkami. Tutaj jakiś trzeci sort chyba tutaj. No tutaj tych barów go-go to jest po prostu cała masa, co chwila jakiś. Albo takie zwykłe drink bary, gdzie po prostu no pewnie drinki kosztują dużo więcej, a może można coś zamówić jeszcze dodatkowo. No pewnie tak. No ale nie wyciągamy na razie po pierwszym wieczorze jeszcze wniosków. Zobaczymy jutro, pojutrze. Nie jest najgorzej, będziemy się przyzwyczaić, jakoś to miesiąc przetrwamy. Ale nie jest źle na razie. Ale takie mamy tu cały czas wrażenie, że jest pozytywnie. Uśmiechają się wszyscy. Nawet ci Rosjanie, mimo że to są Rosjanie, to jednak tutaj na razie nie mieliśmy żadnej niefajnej sytuacji, raczej pozytywne. Nie, tu jest po prostu białe zatrzęsienie. To jest powiedzmy minus, no bo to jest taki tutaj kurort. Tutaj po prostu wszyscy się zjeżdżają, więc są plusy i minusy. Muzyka na żywo prawie w każdej knajpie. O, patrzcie, widzicie? Tak jak mówiliśmy, pan z tajką, przed nami też idzie pan z tajką. Starszy jakiś pan. Patrzcie po restauracjach. 88% to są dziadkowie. Jest 90%. Właśnie Kasia przed chwilą dobrze to określiła, po prostu to są stare pryki, o, stare pryki. Co mówisz? Mówię, że stare pryki. No chyba wszystkie stare pryki z Europy się wydawały. Po prostu aż to jest niesamowite. Jak w jakimś mieście emerytów. Ale te fajne są właśnie, no dzisiaj nie będziemy chodzić, bo już jest późno i jesteśmy już najedzeni, ale tutaj w tych bocznych uliczkach odchodzących od tej promenady. Tam jest też duży ruch, dużo jakichś różnych knajpek. Więc myślę, że będziemy mieć tutaj gdzie jeść, jakieś próbować nowe fajne rzeczy.
Jaką chcesz pamiątkę? O, jakie fajne magnesy. Nie, tak na razie oglądam. My zbieramy, kolekcjonujemy magnesy, więc będziemy musieli sobie jakiś upatrzeć fajny. Pattaya. O. No, tutaj jedzenie będzie dużo, dużo, dużo do próbowania. Kreweteczki jakieś, ślimaczki. Hello, hello. Kraby. Kalmary. O, patrz. Zobacz. Taki ogromny szaszłyk za 20 batów. O kurde. Nie, teraz to nie. Ale musimy tu przyjść kolejnego dnia. Oj, będzie to jedzenia, będzie to, co lubimy. Durian, po rosyjsku oczywiście na tym. Durian. O, patrzcie, to tutaj buffet breakfast. I zawtrak, przewcie. Jak jest po rosyjsku? Zawtrak. Nie pamiętam wszystkich. To jest na pewno zawtrak. Musimy sobie przypomnieć bukwy, bo się tutaj naprawdę przydadzą. Bo często nawet nie ma po angielsku nic napisane, ale jest po rosyjsku. Ale myślę, że pod szkole swój rosyjski. Ja się kiedyś uczyłem rosyjskiego, ja więc też. Niektóre kojarzę, ale to teraz jak już wiesz, kiedyś umiałaś, to teraz łatwo będzie sobie przypomnieć. Tak, tak. Tak zerknąłem tutaj do menu, nie jest wcale bardzo drogo. Tak do 200. Właśnie wcale nie jest drogo w tej Pattaye. Ładne droży. Knajpy? Trochę drożej, ale nie jest bardzo drogo. Ładne knajpy, wcale nie ma. Chociaż byliśmy na przykład patrzyliśmy hinduską knajpę, bo lubimy hinduskie rzeczy. No to tam było tak gdzieś 2-3 razy drożej, co jedliśmy w Bangkoku na hinduskim. Panu się strasznie podobał mój gimbal, aż się uśmiał, ucieszył. Patrzcie tutaj, hotele albo apartamentowce. Jak to ładnie no, zrobione. Nie można trafić, bo przecież tutaj dużo też ludzi mieszka, głównie właśnie Rosja. Przeszliśmy teraz w inną część, trochę w dalszą część Yomtien Beach. Jest już spokojnie. Tu już nie ma takiej głównej ulicy, tu już samochody nie jeżdżą. Jest dosyć cicho, spokojnie, tak kameralnie. Tam nie było spokojnie, jest tutaj też trochę knajpek, jakichś różnych restauracji, kafejek. Jest cicho. Nie ma muzyki, nie ma gwaru. Całkiem przyjemnie tutaj. Tu jakie są apartamentowce, o. Nawet pan ochroniarz tutaj pilnuje. Ale z tego co widzieliśmy na kamerze na pewno nie było widać, bo jest za ciemno, ale ta plaża jest trochę zasyfiona. Brudna i troszeczkę śmierdzi. Więc Pattaya na pewno nie jest pierwszym miejscem, jeżeli chcecie przyjechać poplażować. No ale to jeszcze nie będziemy się jeszcze też wiążąco wypowiadać, no bo nie widzieliśmy jeszcze w ciągu dnia. W takim wypadku możecie pewnie spytać, dlaczego akurat do Pattayi przyjechaliśmy. No na pewno nie byłby to nasz pierwszy wybór, kiedy mielibyśmy się decydować. Bo szukaliśmy zupełnie w innych miejscach. Ale z powodu tego, że jest teraz okres świąteczny, nowy rok, to wszystko jest mocno oblegane, więc trudno jest znaleźć coś, właściwie cokolwiek znaleźć w jakichś rozsądnych cenach. A udało się tu nam takim sposobem po znajomości znaleźć od Polaka, wynajmujemy mieszkanie. O. Wynajmujemy mieszkanie od Polaka. No, nie jest znowu jakoś bardzo tanio. Bo
płacimy 15 tysięcy batów. No ale w sumie mieszkanie jest fajne, jest basen. Jest siłownia. Jest, nie widzieliśmy jeszcze siłowni. Ale jest, mówiliśmy. Mhm. Więc no trochę zwiększyliśmy budżet. No ale ze względu na to, że jest właśnie teraz okres świąteczny, noworoczny, no to nie było innego wyjścia. Dobrze, my nie chcieliśmy jechać i szukać tam dopiero na miejscu. Mhm. To chcieliśmy jechać na gotowe, albo mamy tylko miesiąc, tak? Więc trafiła się całkiem niezła okazja jak na tutejsze warunki. A chcieliśmy się już też ruszyć z Bangkoku, bo mogliśmy po prostu przedłużyć w Bangkoku, ale nie chcieliśmy już. A kolejna właśnie sprawa, że nie zawsze omijaliśmy Pattaję ze względów, które przed chwilą wymieniliśmy, ale z drugiej strony stwierdziliśmy, że fajnie byłoby tutaj jednak chociaż raz być, żeby po prostu wiedzieć, czy jednak tutaj jest źle, czy tutaj jednak jest fajnie. Więc będziemy mieli teraz przez najbliższy miesiąc okazję tutaj przetestować tą okolicę. Jest tutaj też chyba z tego, co Kasia sprawdzała, jakieś różne atrakcje do zobaczenia. Mhm. Więc no prawdopodobnie nie będziemy się tutaj nudzić.